Cześć, cześć, z tej strony Gita. Dzisiaj będziemy wracać do Story Mode'a i zobaczymy najpierw może jakie mam questy do zrobienia. Wyhoduj dwugwiazdkową wyższą. Aha, poziom konia to jest dwie gwiazdki wyższe. Przebiec 4000 metrów i zebrać 650 z homesteadu. No to go. Zobaczymy może najpierw jakie ogiery są do wyboru. No słabe, ale to frąciak, kary. Kary, frąciak. Dobra, ale tylko raz. Tylko raz. Spróbujemy sobie ją. A ona nie jest wyekspiona na maksa? To spróbujemy może znów z Bonfire. Czy znów z Act. A spróbujemy znów z Act. Dobra. W tym czasie pozbieramy sobie pieniążki. Proszę bardzo. Zobaczę, czy mogę. Nie. Muszę ją trochę wyekspić jeszcze. Zobaczymy, co jest. O kurczę, już myślałam, że będzie 4,8, 4,8, ale to nie. Kurczę, gdyby były same 4 ósemki, to bym go kupiła. Ten też jest kiepski. No niestety, żadnego z nich nie chcę. Czyli się ścigamy. Sprawdzimy. No kiepskie. Pewnie znowu przegram. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Spróbujemy. Zobaczymy, jak mi się uda. No trzecia pozycja lepiej. Lepiej, lepiej. Zdecydowanie lepiej niż ostatnio, jak miałam 11. Stolzback Racing. Robust spirit. Getting away to a great start. Lucky hack. Drama of the start. The favorite has missed the jump. Robust spirit. Maintaining the lead. Lucky hack. Being ridden well at the moment. Just ahead of Haystack High. Bespoke Metal on the out. On their back is Aquatic Alien. Dobra, przykleiliśmy się do barierki, także jesteśmy na lepszej pozycji. Teraz ładuj, ładuj, ładuj. Putting up a challenge to Haystack High. Next it's Merchant's Marble. Going hammer and tongs with Bespoke Metal. Then Aquatic Alien. Robust Spirit controlling the race. Aquatic Alien is coming with a huge run. Chcemy, żeby po zewnętrznej bieg, dlatego go trochę blokujemy od tej. Robust spirit, keeping the front. Ja pierdolę, jaki on jest szybki. Nie ma szans. Miał wygrać. Kurczę blady, jaki on jest szybki, a ja jestem nienaładowana całkowicie. Przegram to. Ja pierniczę, jak on tak szybko biegnie? No nie ma szans, żebym to wygrała. Dobra. To ja już jestem na ostatniej pozycji, bo jestem tak, kurde. Trochę się przynajmniej. Naładujemy. I jedziemy. To już jest po nas. Ach, będziemy pewnie ostatni. No masakra. Widzicie? Dobra, dobra. Tak, będziemy ostatni. O kurde. Zajebiście. Także no. Tak jest. Ale złote dostaliśmy karmę. Dobra, trochę ją wyekspimy może przynajmniej. No to był żal. Żal.pl. Trochę ją podekspimy. Tę lasencję. Może teraz będzie lepiej szło jej. Za mocno odcisnęłam do przodu i dlatego tak to wynikło, no niestety. Znowu? Ja nie mam szans na niej wygrać. No nie, no nie będę, no bo... Żal.pl. Ale na tym mogę wygrać.
nawet mam największe szanse, no to robimy to, przynajmniej coś zarobimy. It's race on here at Sewell Meadows, and the favorite gets a magnificent start. Satisfactory middle, doing well on the inside. Lucky Act once again in the front spot. Traveling on the rails, it's Satisfactory Riddle. Almighty City next. Nie ma tak. To ty będziesz po zewnętrznej jechał. Stride for stride with enigmatic etiquette. Just behind it's Brass Blue Boom, struggling with. A nie mi się waż, mi tutaj. Przy barierce. A nie mi się waż, sio. O właśnie, tędy sobie możesz jechać. Tak, żeby troszeczkę dać im do myślenia. Lucky Act setting the pace. Satisfactory Riddle wants the front. On their back is Welcome Flatfish, closely followed by Almighty City. Next it's Enigmatic Kasztanek. Then as the race moves on, it's Lucky Act. Welcome Flatfish moving up the field. A length behind it's Satisfactory Riddle. Then Enigmatic Etiquette pushing hard in front. Wygraną to mam na pewno w kieszeni. Pounding down the course, it's Lucky Act. Welcome Flatfish, watch the front. Just behind it's Enigmatic Etiquette. One length behind it's Satisfactory Riddle. Lucky Act continuing to show the way. Welcome Flatfish in second spot, followed by Enigmatic Etiquette. Jedziemy. Lucky Act is the front runner. Welcome Flatfish in second position. Lucky Act still in the first position. Ta-dam. W końcu coś wygrałaś. O, i możemy zobaczyć sobie. Rybaczka. Czyli Lucky Act idzie w odstawkę. Boziu, niebieskooki kasztan. No nie, no zostawiamy. Power Act będzie. Tylko ja chyba nie mam miejsca na więcej koni. I muszę którąś sprzedać. Ojojoj. Ojojoj. Zobaczymy, czy ja bym mogła sprawdzić, jaki middle. Cholera. Ja chciałam frontiaka. Ta jest front, prawda? Z tego, co widziałam. No, ona jest frontiakiem. Shit, shit, shit. Ojoj. W sumie to by trzeba było w takim razie sprzedać. Ojoj. Kichło, przepraszam. Kichło mi się. To chyba to Noon Bonfire. Pożegnanie dzisiaj z naszą jedną z najładniejszych klaczek. Śliczna. To robimy zdjęcie pożegnalne. Mówiliśmy się, że zdjęcie pożegnalne jest ze wszystkim, bez żadnych. I ma stać na dwóch, o właśnie, nóżkach na polu. Żegnaj nam z Bonfire. Ale ona ładna jest, kurczę, jest frąciak. No nic, no musimy się z którymś konikiem rozstać. I będzie to właśnie ten. A. O.
Nic. No nic. Karmimy tą klaczkę. Wyje. Zobaczmy, jak ona wygląda tu. Zrobimy jeszcze zdjęcie może z rodzinką. No fajna jest. Całkiem, całkiem. Tak, nawet ładnie to zrobił ten. Zrobili power act. O, coś w sklepie się nowego pojawiło. O Boże, myślałam, że to dwójka, bo 4-5-4-5-4-5 to maksymalne statystyki dwugwiazdkowego konia. To wtedy bym kupiła. No ale niestety. Jest maksymalny. Dla trójki to jest 4-8. Więc niestety. Jeszcze raz nakarmimy. A jeszcze 20 sekund to pojedziemy sobie. Jakiś wyścig szybki. A nawet to możemy pojechać. Nie, jest kapet, to nie. To pojedziemy ten wyścig. Powinno być ok, dokładnie. Ride, win. It's race on here at Isul Meadows. Lucky Act is off to a fabulous start. Right there is Blaze Bargain. Trochę dobrze było się naładować właśnie. Bob and Bunny in second spot. Supersonic Spy pushing hard, followed by Diamond Official. At the 500 meter mark, it's Lucky Act. Już nawet tak stanie się ładować, to już jest ok. Just ahead of Supersonic Spy. Lucky Act still in the lead. Diamond Official in second, closely followed by Supersonic Spy. Lucky Act still piloting the field. Diamond Official in second place. Remaining Rogue with an explosive final. I jedziemy do mety. Lucky Act in first place. Basket Brick is coming home with a rush. Porobieni. Czy ma coś już? A, porobione! Misja zrobiona. Jeszcze w którym wyścigu musimy być pierwsi? W tym, to tylko ją wytrenuję. Proszę bardzo. Sprawdzimy. A! Z rybaczkiem trzeba się zająć. Zajęliśmy się już z rybaczkiem. Możemy jechać kolejny wyścig. To do zrobienia. Dobra. I jedziemy. Druga pozycja. The starter gets us underway here at Sewell Meadows, and the favorite is driving the pace right from the go. Goldfish Lady right behind. Lucky Act leading the field. Goldfish Lady in second from Vampire Lush, putting up a challenge to Intergalactic Icicle. Trying to keep off Wizard Slave, Planetary Case next. At the 900 pole, it's Lucky Act. Vampire Lush in second place. Two lengths away, it's Goldfish Lady. Just behind, it's Wizard Slave. Just in front of Planetary Haste.
pounding down the course, it's Lucky Act, Vampire Blush. Tam jaki fajny Izabelek, ale on mi się podoba. To jest diabłkowity, z takimi ciapkami. Lucky Act still outrunning the rest. Vampire Blush wants the front. Three lengths behind, it's Wizard Slave. They straighten up the home. Dużo kasztanu nie widzę. Dobra, jedziemy. And then it's Planetary Case. They run for home, it's Lucky Act. Vampire Blush in second position. Da. Wygraliśmy. Wins an impressive start. Vampire Blush in second place. Third at the line. I 9 poziom. A my zrobiliśmy misję. Hurra! I uwaga! 5 poziom! Mamy nowe misje. Możemy zrobić w sumie o tą misję. Bo mi jak zwykle się zapomni potem. Upgrade'ować zanim wezmę kasiorkę. Właśnie w ten sposób. O! Misje dzienne. Ha, skille za misje dzienne. Będę miała skille. Aha. Buty. Ale to misje dzienne zostawię już w następny odcinek. Ja tutaj tylko oddam tą misję. I zaopiekuję się. O, jeszcze coś. Aha. Aha. Skills. Aha, muszę koniecznie dla tego konia dać. Super. Nawet konia nie mogłam zmienić. Nowe. Misje tutaj. No dobra. Czyli 3 razy muszę pojechać tą. Na jakimś wyścigu. Bo niestety ma skilla, a ja nie mogłam dać innemu koniowi. Sobie szybko pojedziemy. No, jakieś wyścigi fajne. No, tutaj słabo. Słabo, słabo. Więc spróbujemy, może tu pojedziemy nią. O. To pojedziemy. Powinno być. We're underway. Oj, chyba za wcześnie. Simple Barrel is off to a good start. Bridal Iceberg going with them. O kurde. Simple Barrel leading. Noon Act could be happier. Next it's Bridal Iceberg. A length away it's Baby Blast. Being pushed by Sacred Light. Smoky Fraction in 7th position, then Coin Subtitle. Simple Barrel keeping the lead spot. Noon Act traveling off the fence. Putting in a strong bid with Bridal Iceberg. Nie chcę być na zewnętrznej. O, jest, super. No i teraz przyklejeni, jedziemy tędy. Nie odpuszczamy. Bridal Iceberg in 3rd spot, followed by Baby Blast. Simple Barrel leading. Noon's Act on the rails. Then, jedziesz po zewnętrznej. Two lengths away, it's Baby Blast. No, ostatni zakręt. Próbuję po wewnętrznej. A, spadaj. Moja miejscówka. No i jedziemy. Jedziemy. Hmm, 500 dostałam.
czyli 25%. No, to tak jak było w skillu. Wytrenujemy sobie jeszcze tą esencję. O, nowe koniki na markecie. Ale kiepskie. Kiepskie, kiepskie. Więc niestety nie bierzemy. A coś jeszcze wytrenować mogę? Już nic. Świeci. Dobra. Karmimy. Skipniemy. I uwaga, mamy naszą piękną kasztankę z niebieskimi oczami. To będzie na pewno mamusia następnych konisi. Ale jeszcze spróbujemy. Zbridować. To Nun's Act. Jeszcze raz z tym karoszkiem. Bo ja chcę frąciaka. Ja bym chciała, poproszę frąciaka. Ale to, co nam się urodzi, zobaczycie już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!